tak, żeby wszędzie trafiły nasionka. Super. Łąka kwietna w Bierkowie, stworzona przez uczniów szkoły, to kolejna odsłona akcji edukacyjnej, przeprowadzona w ramach cyklicznych działań ekologicznych. Były już budki dla nietoperza, było dokarmianie ptaków, były budki dla ptaków zimujących. W tej chwili kolejna odsłona, czyli łąki kwietne dla owadów zapylających. Łąka kwietna, która powstała dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów szkoły podstawowej w Bierkowie, w okolicy placówki, stanie się domem dla setek różnych owadów i roślin. Poprawi wygląd okolicy, zachwycając kolorami i zapachem. Przy łące stanie domek dla owadów zapylających. Twórcy łąki zdają sobie sprawę z potrzeby ochrony pszczół i wszelkich zapylaczy. Wiedzą, że to mali, ale jakże znaczący sprzymierzeńcy człowieka. Człowiek jest bowiem zależny od ich pracy i dobrostanu. Staramy się wpajać dzieciom naukę poprzez działania, bo najbardziej są to działania skuteczne. Pracując na przykład przy takim dziele, dziecko będzie pamiętało, żeby chronić pszczoły, czmiele, pszczoły murarki, które są zagrożone wyginięciem. A pamiętajmy, że 80% warzyw i owoców, żeby powstały w ogóle owoce i warzywa, drzewa, krzewy są zapylane przez owady zapylające. Łąki kwietne mają nie tylko znaczący wpływ na życie owadów, ale również wpływają pozytywnie na samopoczucie człowieka, bowiem człowiek najlepiej wypoczywa wśród natury, która działa na niego kojąco, wręcz terapeutycznie. Łąka kwietna ponadto sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych i to kilkakrotnie więcej niż trawniki. Łąki kwietne zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. A że dzikie kwiaty mają małe wymagania pokarmowe, sprawdzą się na terenach o mniejszej zasobności w składniki odżywcze bez konieczności użyźniania gleby. Zatem warto pójść za przykładem uczniów z ekoszkoły w Bierkowie i stworzyć takie dogodne miejsce dla pszczół i innych owadów zapylających w najbliższym otoczeniu i dla nas samych.